Zapewne zastanawiacie się, dlaczego jestem tak ubrany i dlaczego medytuję. Odpowiedź jest bardzo prosta. Przygotowuję się do jednej z najważniejszych misji na moim kanale. Czyli do zagrania w najbardziej denerwującą i niesprawiedliwą grę, czyli w Unfair Mario. Ja w tym momencie się wydelegowuję i przenoszę się magicznie na moje miejsce pracy. Nie wierzę! Udało nam się teleportować, jestem w swoim studiu. No to jak teleportacja przybiegła po mieście, no to hej, witajcie, Sezon Naxi. A w dzisiejszym odcinku zagramy sobie najlepszą grę, jaka mogła powstać, czyli w Unfair Mario, tak jest, w Unfair Mario zagramy sobie w grę, która jest chyba najbardziej niesprawiedliwą grą, jaka mogła powstać i spróbujemy się nie zdenerwować przy niej, bo każdy przy niej rage'ował kiedyś, ale to nie jest tak, że sobie po prostu zachciało mi się grać w gierkę Unfair Mario i wrzucę ją na kanał. To jest też taki, można powiedzieć, informacyjny też troszkę odcinek, ponieważ zbliżamy się dość szybkimi krokami do 2000 subskrypcji na moim kanale. I można powiedzieć, że to jest ostatni filmik tego typu na moim kanale, że sobie siedzimy i po prostu gramy w gierkę. Znaczy, nie mówię, że już nigdy tego nie będzie, ale trzeba rozwijać kanał, trzeba iść do przodu. Ale na pewno to już nie będzie norma na moim kanale, także zagrajmy sobie w Unfair Mario i lećmy z informacjami oraz lećmy ze spokojnym odcinkiem. A jeszcze na końcu filmiku będzie informacja o tym, kto wygrał w moim ostatnim konkursie o obstawianie walk na Fame Ma. Także oglądajcie do końca, kto brał udział, bo może akurat to wy wygraliście. No dobra, let's do this, zróbmy to. Mam nadzieję, że dzisiaj przejdziemy chociaż 3 levele. Start the challenge. Bo mamy tu ile? 10 poziomów, ale myślę, że no 3-4 by mi się udało na dzisiejszym odcinku przejść, to byłby naprawdę... To o taką bym minę zrobił jak Gimper po moich reklamach z boku, bo mam Unfair Mario i mam Gimpera z Shakes and Freedom po bokach, także mam nadzieję, że Gimper mnie tam wesprze swoim tańcem i będziemy lepiej grali właśnie. Możecie też wymyślać jakieś wyzwania, które mógłbym wykonać na live, gdy na przykład nie uda mi się tych przejść 3 leveli albo 4 leveli, bo chcę też, żebym miał też jakąś karę, a nie, że sobie gram tylko for fun i rage'uję po prostu, także piszcie jakieś kary i ja postaram się wykonać. No jakby ktoś jeszcze nie wiedział, czym jest Unfair Mario, jaką grą jest Unfair Mario, to już wam przestawiam. Jak pięknie, idziemy sobie. Co by tu pozwiedzać? Ojojoj, co za pech. Przed lawikiem sobie jeszcze testowamy, mam już 43 zgony, także zacznijmy od 45, bo dajmy na to, że jeszcze takie dwa rozgrzewkowe sobie zrobię. 3 zgony później. I lecimy mordeczki. Ja właśnie w międzyczasie będę wam opowiadał o nowinkach, które postaram się wprowadzić po wbiciu 2000 subskrypcji, także oglądajcie z ciekawością, bo ja to naprawdę będę pro playerem w tą grę. Tak, naprawdę to jest moje marzenie, żeby zostać pro... jak to się dzieje? Mój mózg tego nie kontaktuje, że jak była już jedna... Ale jak ja mam to przeskoczyć? Jest jakiś sprint w tej grze, czy co? Czekajcie, postaram się rozpędzić. O, dobra, udało nam się. Tylko teraz pytanie, gdzie jest pułapka? Tutaj? Dobra, teraz górą czy dołem? Zagramy w kamień, papier, nożyce. Może nam się uda obstawić. Dobra, ja będę kamieniem, a wy jesteście papierem. Także kamień, papier, nożyce. O nie, nożyce. Górą idziemy. Uff, udało nam się. Teraz dołem. I mamy checkpoint. Ej, to chillowa ta gra. Ej, to... Szczyp do ludzi. Ja myślałem, że to będą jakieś trudne te wyzwania, a tu jest pułapka. Tylko czekajcie. Teraz tu jest pułapka, czy nie? Tak, tu jest pułapka, no to dobra. To już wiem, gdzie nie możemy iść. O kurczę, jeszcze tu nam się zabawa. Okej, to musimy przeskoczyć na to pierwsze. No właśnie, po wbiciu 2000 subskrypcji, pierwszą rzecz, jaką chciałbym udoskonalić na moim kanale, to są przede wszystkim live. Naprawdę? Przecież to nie miało tak dojechać. To dojeżdżę naprawdę do końca, ta... Okej. Dobra. Serio?
To są z każdej strony, to jak ja mam tu przejść? Jak tam jest jeszcze jakaś zapadnia, że spadamy po prostu w dół? Jezu, no naprawdę, ta gra jest przekomiczna. Ale co chciałbym udoskonalić, gdy już bijemy te 2000 subskrypcji na moim kanale? Przede wszystkim lajwiki, bo nie... Ja... Widzieliście to? I tu proszę, jeszcze kawałeczek proszę puścić. Zobaczymy, o, i teraz. Proszę popatrzeć. Tu na tym polu jest ustawiona właśnie strefa obrony, bo tam była piłka i strefa... Jak ja zginąłem? Przecież nawet mnie te kolce nie dotknęły. Dobra, także chciałbym udoskonalić przede wszystkim lajwiki, żeby z donajcików były jakieś Zhakowałem grę, czekajcie. Także mamy już naprawdę fajne plany związane z lajwikami. No i pierwszą rzeczą, jaką chciałbym wam po prostu zdradzić, to że będą, można powiedzieć, że nagrody za donate. Mogę powiedzieć, że będzie coś w stylu właśnie tak jak jest na Patronite, że jak płacicie jakiemuś youtuberowi, znaczy, że wiecie, wspieracie go, to otrzymujecie w zamian jakąś też upominek albo nagrodę. Także takie coś też będzie wprowadzone na moim kanale za donate'iki. Także mamy, że to was można powiedzieć, że zachęci, ale nie, chciałbym po prostu was też, jak to się nazywa, odwdzięczać się wam jakoś po prostu w ten sposób. Czekajcie, bo ja tego nie przejdę, skupmy się teraz. Także tak jak mówiłem, że chcę też wprowadzić na moich live'ikach, można powiedzieć, taki system Patronite'a. Tak, czekajcie. Kurczę, czekajcie, bo ja się teraz muszę naprawdę skupić, bo zaraz zrealizuję na tym pierwszym poziomie, jeśli go nie przejdziemy. Okej, tu były kolce. Jest! Mamy pierwszy level! Bang! Mamy pierwszy level! No i mamy pierwszą informację, także wy już wiecie, że chciałbym, można powiedzieć, że udoskonalić, no, sektor moich donate'ów. Od pewnego progu już będziecie dostawali jakieś takie małe upominki z podziękowaniami po prostu. Także lecimy z drugim levelem, czekajcie, watch out, uważajmy! A to o to chodziło, a może przez ten most możemy przejść? Czekajcie, bo musimy na samym początku obadać, o co w tym poziomie chodzi. Okej, możemy na to skoczyć. Don't fall in. Dobra. Dołem, górą. Kurczę, tam chyba to drugi nie jest złe, także na ten drugi bloczek sobie skoczymy. Czekajcie. Co jest? Właśnie to watch out było chyba tutaj, a nie... Czekajcie. Nie, no nie będzie. Jeszcze ta strzałka normalna, jakieś miniaturka rakowa. Czekajcie. Pyk. Dobra, skoczmy sobie to na to. Jak to się dzieje? No nie wierzę. Dobra, drugą informacją, jaką chciałbym wam przekazać, dotyczącą po prostu zmian na moim kanale, bo nie chcę ukrywać, że specjal, który zrobię na 2000 widzów, no nie będzie taki informacyjny, tylko będzie bardziej w systemie rozrywkowym, więc tam się nie rozgadam, co zmienię albo coś w tym stylu. Tylko chcę się tu można rozgadać, bo to jest taka przystawka do właśnie do tego specjalu. Okej. Więc chcę się tu, można powiedzieć, wygadać. No nie! Przecież wiedziałem, że tam będą kolce. Dlaczego tam skoczyłem na ten drugi, znaczy na ten pierwszy bloczek? Dobra, teraz tu. Na górę, na dół. Tu będzie teraz na górę. Dobra. Tam jest jakiś głaz, także tam jest jakiś głaz, śmieszny ma wyraz twarzy. Śmieszy cię to? Nie wiem, jak wy sądzicie, ale mi się on bardzo podoba. Czekajcie. Co on mi teraz zrobi? Mogę go przeskoczyć, czy nie za bardzo? Aha, o kurczę. No to dostałem odpowiedź. Także to jest, można powiedzieć, że taka właśnie przystawka do tego specjala. Drugą rzeczą, jaką bym chciał zmienić na moim kanale, system odcinków i live'ów również, które miałyby się pojawiać raz w tygodniu, że raz w tygodniu odcinek i dwa razy w tygodniu live'y. Także w środę były odcinki, a w piątek oraz niedzielę byłyby live'y. Odcinki byłyby o godzinie 16, a live'y o godzinie 18 i o godzinie 20. Także można powiedzieć, że 3 razy w tygodniu byście mnie mogli obserwować na bieżąco na YouTubie. Także chciałbym jednak wrócić z tą regularnością, żebyście widzieli, że to jest, no, chłop, który już osiągnął coś na tym YouTubie, że ma te 2000 subskrypcji i nie zamula. Także czekajcie, przeskoczmy sobie, przejdźmy to już. No nie dam rady tego przejść. Nie ma szans. Czekajcie, tu, na ten bloczek, teraz na dół. Spokojnie idziemy. Dobra, górą. I patrz, czy i ty... Jak to było?
Czuję się oszukany w tym momencie. Nie, że mamy setny zgon teraz w tym momencie. I będziemy musieli zapewne wykonywać jakiś challenge na najbliższym live'iku. To jeszcze, jak ten bloczek mógł normalnie tak znikąd po prostu wyskoczyć? Po prostu też będzie na moim banerku. Na moim banerku będzie po prostu ta rozpiska, kiedy będą live'y, kiedy będą odcinki, żebyście po prostu nie zapomnieli, żebyście musieli cały czas wracać na ten mój filmik, gdzie sobie rajduję przy Anfermario. No i teraz zrąbałem, teraz już nie będę miał jak tego wrócić. Czekajcie, strollujmy to jakoś, może nie uda mi się wskoczyć tam, ale kurczę, chciałem to jakoś strollować, żeby szybko tam wskoczyć i jeszcze uciec z tego. Muszę się przyznać z ręką na sercu, że poza nagrywkami do drugiego poziomu nie doszłem w Anfermario, także dlatego mi tu troszkę już słabiej idzie. Ale teraz musimy pewniaczkiem przeskoczyć tu. Pewniaczek normalnie jak w zakładach buchmacherskich, okej. Jak? Jacie. Pierwszy film, na którym nie jestem family friendly, nie. No i ostatnim mordy informacją, jaka jest związana właśnie z progiem osiągnięcia 2000 widzów, jest taka, że no już nie będzie można powiedzieć takich chilloutowych filmików typu typowanie Fame'a, znaczy może czasami jeszcze zrobię, jak będzie czwórka, ale będą głównie już takie filmiki bardzo kreatywne, bardzo, bardzo kreatywne. Będę po prostu dawał siebie wszystko, będę starał się wam dać na maksa rozrywkę, żebyście po prostu wracając ze szkoły, z pracy, czy tam z przedszkola, nie no mam nadzieję, że nie mam żadnych widzów z przedszkola. Bo teraz będzie przypał, nie no żartuję. Każdy mnie może oglądać bez wyjątku. I dlatego chciałbym, żeby moje filmiki były takie, że jak sobie wracacie z pracy, ze szkoły, czy tam z przedszkola i siadacie smutni do komputera, zmęczeni po całym dniu właśnie harowania lub coś w tym stylu uczenia się, to żebyście mogli przynajmniej na te 15-10 minut chilloutować i uśmiechnąć się przy moim filmiku, żeby po prostu ten filmik dał wam radość. I dlatego będę się starał wam dawać jak najwięcej energii, przekazywać jak najwięcej energii na tych filmikach, żebyście nie widzieli Naksona, który sobie gra w Anfermario i po prostu się denerwuje. Tego nie oczekujcie na moim kanale, bo będą jeszcze bardziej kreatywne filmiki, które się, mam nadzieję, będą pojawiały no co tydzień i będą naprawdę one maśniutkie i będziecie z nich dumni, że nie będziecie po prostu zawiedzeni tym, że mnie subskrybujecie, bo naprawdę będzie warto je oglądać i naprawdę dadzą one wam dużo uśmiechu na twarzy. Okej, okay, chyba tak. Jest, udało nam się. Help me! Help me! Boże święty. Co ja zrobiłem źle w życiu, że teraz muszę grać w Anfermario i... Oj, dlaczego? Dlaczego wy mi to robicie? No dlaczego? Dlaczego? Tak mogłoby być dobrze, gdybyście już dali te 100 subskrypcji więcej i bym już mógł sobie robić bardziej kreatywne filmy, niż sobie siedzieć przy Anfermario i rage'ować przez to, bo to jest naprawdę straszne, to jest straszne naprawdę. Morty, ja wam na tym odcinku powiedziałem tylko małą cząstkę tego, co się wydarzy po osiągnięciu właśnie tego progu w 2000 subskrypcji, bo naprawdę tyle, ile zmian wprowadzę na kanał, to będzie wow, głowa mała. W niedzielę będą live'y gamingowe, a w piątki będą live'y interaktywne z quizów Kalambur. I jeszcze dodamy coś do tego, jeszcze dwie rzeczy dodamy do tego, żeby po prostu nie było monotonnie, będzie dużo gierek w niedzielę o godzinie 20, także naprawdę będziecie mieli co oglądać, i będziecie mieli się czym rozkoszować na moim kanale. Pyk. Dobra. Jest! O nie! O nie, no widzieliście to! Nie gram w to. To jest naprawdę... Już mówię to setny raz, ale dlaczego? Dlaczego ja zdecydowałem się nagrać odcinek, w którym gram w Anfermario? Jest tyle fajnych gier! Nawet we FNAF-a mógłbym zagrać, nawet w Outlast'a, ale dlaczego wybrałem Anfermario? Nawet w CS-a mógłbym zagrać, w którego nigdy nie grałem. Ale dlaczego w Anfermario? Naxon, co z tobą nie tak? Przejdźmy to, spróbujmy to ostatni raz przejść. Pójdź to na podwórkach. Ciągle jestem głodny, tak jak Gustaw. 2 hours later. Jest, udało się! Mamy checkpoint w drugim levelu. No, no fajnie, ale dobra. Mamy checkpoint w drugim levelu, udało nam się dojść do pierwszego checkpointu w drugim levelu. Zobaczmy. Teraz na pewno już mi się uda przejść. Czekajcie. I teraz gdzie tu? Tutaj?
No, czekajcie, obczajmy najpierw, gdzie są te. Na pierwszym na pewno są kolce. Gdzie tu jest? Okej, gdzieś w środku. Tutaj. Okej, tutaj na samym końcach są, dobra. Czyli tak, o nie. Muszę się bardziej rozpędzić tutaj. O kurczę, tu mam te kolce. Pyk, przy tym nie ma. Tutaj nie ma. I tutaj są. Tutaj chyba będzie. Tak, tu jest. Także czekajcie, mam już obczajone, gdzie co jest. Tutaj, na samym końcu będzie, na samym początku jest. Znaczy tu, tak. This one. Tak, ten będzie dobry. This one. Kurczę. Muszę obczaić, które są dobre tutaj. Tak. Ej, ten po tym checkpointie, jak już sobie zapisaliśmy, to naprawdę dobrze nam idzie. This one. This one. This one. O, pierdo. Przeskoczymy to, uda nam się. Jest, udało nam się zrobić drugi level, mamy drugi poziom. Bang, 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 bang. Pokonałem ten poziom. Pokonałem ten poziom. Tu. Psz, psz, psz. Pio. Dobra. Mamy trzeci levelek, czyli można powiedzieć, że taki cel wywoławczy na ten odcinek już jest spełniony, już jest spełniony cel wywoławczy na ten odcinek, także dziękuję wam za oglądanie tego filmiczku. Mamy, że wszystko wiecie. Jeśli chcecie się jeszcze czegoś dowiedzieć, to oczywiście piszcie w komentarzu, zostawiacie łapeczki w górę, udostępniajcie ten filmik, tu sobie możecie też w karty kliknąć na moje ostatnie filmy. No i to chyba w sumie tyle. Zostawcie jeszcze subskrypcję na moim drugim kanale gamingowym i na tym oczywiście, żebyśmy jak najszybciej wbili te 2000 subskrypcji. Wpadajcie na inne filmy. A co do ostatniego konkursu, to wygrał Cox Gaming. Tak, Cox Gaming wygrał. On najlepiej obstawił wszystkie walki, bo co prawda on obstawił, że wygrał Don Cassius, ale ja tak uznaję, że wygrał w sumie Adrian Polak tak w zakładach bukmacherskich, ale i tak miał najwięcej, bo nie zgadł tylko dwóch walk. A dziękuję wszystkim tym, co wzięli udział w konkursiku, jest mi bardzo miło, ale gratuluję właśnie Koksowi, skontaktuj się ze mną na priv i wtedy ci prześlę właśnie 200 zł paysafe card. No i mamy, że będziesz brał udział częściej w moich różnych konkursikach i na bieżąco będziesz oglądał moje filmy. No to w sumie tyle, następują wielkie zmiany na moim kanale, oczekujcie ich, no i wbijmy tą setkę subów jak najszybciej, żebyście mogli tych zmian doczekać. A ja wam dziękuję po raz ostatni za oglądanie i trzymajcie się, do następnego, cześć! Honey, I'm a freak.